Cześć, dzień dobry i witajcie. Czwartek, słoneczny czwartek, tłusty czwartek. Na pewno nie jest dniem radosnym dla wielu z nas. Nie jest dniem szczęśliwym, tak jak miało to miejsce co roku. Takie krótkie wideo przemyśleń związanych z obecną sytuacją na Ukrainie i brakiem jakiejkolwiek pomocy, wsparcia, sytuacji, mówienia o Polakach mieszkających na terenach Ukrainy, na terenach wschodniej Ukrainy czy na zachodniej Ukrainy. Mam przyjemność, zaszczyt i ogromną odpowiedzialność wyjazdów na teren byłych ziem Rzeczpospolitej, Kresów Wschodnich. Jeżdżę w te miejsca obwodu lwowskiego, tarnopolskiego, okręgu wołyńskiego od 2014 roku. Jeżeli nie osobiście, to działania struktur, które prowadzę, działań organizacji kresowych i narodowych, patriotycznych, obejmują stricte pomoc Polakom mieszkającym właśnie w tych terenach. Kiedy konflikt na Ukrainie w 2014 roku wybuchł, dowiedziałem się, że tam też mieszkają Polacy. Więc w 2015 roku zorganizowaliśmy w Przeworsku, w mojej rodzinnej miejscowości, koncert charytatywny. I w lutym, 7 lat temu, dokładnie zostały przekazane środki chemiczne, higieny osobistej, środki, produkty spożywcze do Polaków mieszkających właśnie na terenie dzisiejszego Donbasu, na terenie dzisiejszych też walk, które mają tam miejsce. Od tamtego czasu mówi się o żyjących Polakach, ale nie mówi się, jeżeli chodzi o polski rząd. Nie mówi się o wsparciu tych ludzi. Zapomnieliśmy o rodakach, kresowiakach w 89. To samo nie wspomnieliśmy w 91. Pozwoliliśmy na rozpowszechnianie ideologii banderowskiej na tych terenach. Na terenach zachodniej Ukrainy. Kult Bandery, o którym grupy kresowe, grupy narodowe, kibicowskie, patriotyczne mówią, głoszą. Żyjący świadkowie tych wydarzeń, do dziś żyjący i apelujący o tym, co się dzieje, są zagłuszani. Nie mają prawa głosu. Oczywiście kto nie jest narracją, nie mówi tokiem medialnego tak zwanego ścieku, jest od razu wpisywano jako rosyjski agent czy inna jeszcze rodzaju, innym wymysłem, który ma przede wszystkim destabilizować naród polski. Dzisiaj widzimy obrazki na wszelkich portalach, w mediach, na Facebooka, na Instagramie, na Telegramie, na Twitterze, o tym, co się dzieje. I dalej nie pytamy, co z Polakami. Jakoś, ja nie wiem, może ktoś podeśle się mi jakąś informację o tym, co z sytuacją o Polakach żyjących na Odessie. Cokolwiek. I apeluję z tej strony, z tego miejsca, do osób zorganizowanych z różnych części Polski, jak i za granicę. Do ludzi, którzy, na których ważne jest naród, na których ważne jest polska racja stanu, na których ważni są ludzie, Polacy mieszkający właśnie tam, o wsparcie. Dostaniecie link poniżej, w opisie, jak i pojawi się on na prowadzonych gdzieś tam przeze mnie, jak i przez moich znajomych portalach. W ostatnim czasie mieliśmy okazję przekazać kolejne paczki do Polaków na terenie
zachodniej Ukrainy. Ta pomoc będzie nas bezcenna, dlatego że jeżeli zabraknie gazu, zabraknie prądu, to destabilizacja państwa będzie na pewno ogromna. Ucierpią przede wszystkim ludzie, ludzie cywili, ludzie, którzy są niewinni, którzy powinni przede wszystkim żyć, cieszyć się z życia, i oni tak naprawdę będą najbardziej będą pokutować. Destabilizacja państwa i cel, jaki sobie obiera Rosja, jak ta wojna ma wyglądać, ale nikt nie pyta o to, jak będą żyli nasi rodacy, osoby związane z naszym narodem, i apeluję o prośbę, apeluję was o wsparcie rodaków, abyśmy mogli ludziom pomóc, bo to będzie ciężko. O innych tematach w tym wideo już nie mówię. Wierzę, że i modlę się o pokój. Mam nadzieję, że będzie spokojnie, ale mam to świadomość, że ludzi mieszkających w obwodzie lwowskim nie ruszy nikt, bo oni są u siebie. Oni są na naszym terenie, w terenie dawnych ziem Rzeczpospolitej, w związku z czym prośba o wsparcie jest tu nieunikniona. I tymi słowami dziękuję i pozdrawiam.